startujemy z parkingu w Otominie i tniemy szosą na Niestępowo, a potem skręt na Widlino. Najpierw gubimy plomby na Widlińskim Bruku, ale już po chwili wjeżdżamy w nasze ulubione leśne ścieżki. Dojeżdżamy nad jezioro Łapińskie Nowe z widoczkiem na elektrownię wodną na rzece Raduni. Mały łyczek zimnej wody i szorujemy lasem albo po betonowych wioskowych płytach z widoczkami na takie piękne drewniane domki. Za Czapielskiem zaczyna się najpiękniejszy odcinek. Widać już w dole jar rzeczki Reknicy. Wije się pięknie za kolami, omijając omszałe Kamulce. Są drewniane kładki, a nawet resztki dawnego mostu. Jeden niedawno odbudowany. Dojeżdżamy do Dolnej Huty. I tu kończy się zabawa, a zaczyna orka. Rower jak nic będzie do mycia. Wyjeżdżamy na górkę. I znowu tniemy jesienną ścieżką. Krótki stopik na Batonika. I hajda! W dole widać już jezioro Przywickie. Kolejny obszar Natura 2000. Szorujemy urokliwą nadjeziorną ścieżką. Już buszkowy i wioskowy asfalcik. Przy już bardzo długich cieniach zajeżdżamy na nieczynną już stację kolejową Bielkową. Jeszcze tylko ostatni odcinek przez las i jesteśmy na parkingu. Nieco zmęczeni, ale szczęśliwi jak bączki.